Dzień dobry, witam serdecznie. Moi drodzy, lecę z challenge'em po raz kolejny. Powiem szczerze, no po ostatnim odcinku się tak wkurzyłem, złość sportowa wleciała, więc no cóż, krótka drzemka, mikro drzemka, kaweczka i lecimy. No jeszcze wakacje, aura niesprzyjająca szachom, szczególnie mi. Nie lubię po prostu chyba lata, za gorąco. No i słuchajcie, lecimy. Muszę się wziąć w garść i spróbować mocno się skupić, więc nie zawsze będę mówił. Wymiana hetmanów i E5. Kto ma lepiej? Zobaczymy. Tutaj zagramy goniec C5, próba wymiany, żeby zagrać strategicznie lepiej. Ok, przeciwnik sobie w ten sposób gra, więc wyprowadzimy skoczka. Wymienimy go, skoczek C6, jakaś opcja zbicia, skoczek tutaj. Dobra, chwila, bicie tutaj, on zbije, ja tu. Trochę szkoda mi skoczka, ale dlaczego by nie? Bo on może oczywiście tutaj zbić i raczej, ale tak, jednak to zadziałało na naszą korzyść, że nie spił. Teraz jakaś tam próba. W sumie to się wszystko może powymieniać. A, zbiłeś tutaj, dobra. To ciekawe. Król wyżej i pewnie skoczek. No i teraz wprowadzimy sobie wieżę. Jak zbijesz... Kurczę, to się wszystko powymienia. Mogłem tak zagrać, chociaż nie. Dobra, zbijemy pionkiem. I cóż to będzie za pozycja? C5, wzmocnienie. Równe drewno też wygrywam. Już naprawdę jestem tak wkurzony. Skup się, Krzysztof. No, końcówka szybko poszła. Gramy z mistrzem międzynarodowym w ogóle. Dobra, okej, niech będzie tak i B6. Tutaj wejdziesz. Kurczę, tutaj wejdziesz. Taki ruch mam. Tak, tak. Nie, no muszę tak, sorry, tu pionek wisiał. Dobra, tu wejdzie król, skubaniutki. Coś takiego. Żeby tego bronić. No król ma super aktywność, to bez dwóch zdań. Tak, on zagra tu, ja zagram tu, z planem takim, takim, takim. Chociaż on zdwoi wieżę teraz, nie? To tak zagram i tu, mój król złapie aktywność z drugiej strony. Który król będzie lepszy? No zobaczymy, król E5. Taki ruch, no może być zagrany, jasne, wtedy tutaj zdwoimy tę wieżę, on traci czas, skup się, Krzysztof, G5, tutaj, to tutaj, dobrze mówię, bicie, 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 bicie i król może tam uciekać, dobra, to tak, jeżeli bicie, to bicie, jeżeli tym, to tym, kurczę, chyba nie do końca, nie, dobra, zaraz, tym, nie, trzeba zbić pionkiem. Koniecznie. Przytrzymać to. Jeżeli wieża ucieknie, to zawsze wyżej. Tutaj trzeba to zbić. Mam możliwość taką, żeby tu. Wieża C4. Tak. Wieża C4 to tutaj potem. Król aktywność łapie tego pionka. Dobra. A no właśnie. I mam tutaj posunięcie. Tutaj, tutaj, serio? Tak chcesz uciekać? Idziemy tu. Aj, wieża B3. Ale jak zagram tu, to też ma swoje plusy. Bicie do końca, bicie na B2, tam pionek wisi i będzie spoko. Król tu i król F6, król G6. Mocno Krzysztof, graj w końcu, zrób te 2700. Dał szacha, mogę iść tu, mogę iść tędy. Mogę iść tędy, jak dasz mi szacha, to ja pójdę tutaj, będziesz miał kłopoty. Na szczęście będziesz miał kłopoty, drogi przyjacielu. Tak łatwo z szachu się nie będzie. I D2, żeby zagrać na C1 od razu. Szach, król idzie tutaj. Dobra. Mam cię. Mam cię. Tutaj nic mi nie zrobisz. Nawet po takim ruchu wszystko wymieniam. Idę królem tu wisi z szachem, nawet potem królem tu. Dobra, okej, jest wygrana.
Okej, chcesz jeszcze mnie tutaj trochę wystraszyć. Zagramy, tak? A jest szach, mogłem wieżą na d4 zagrać. A to dobra, tutaj i tak dajemy radę. Tu wystarczy chyba zbić pionka nawet. Tak, szach i to. Mamy to. Spokojnie. Spokojnie. Jedziemy dalej. Z rewanżem nie chcę. Jedziemy dalej. Cześć Jasiu, szachista. Mamy 2685. D4, skup się Krzysztof, skup się na każdej partii maksymalnie. Dobra, koniec G5. C2. Roszada, wieża D1. Okej, okay. No i co, lecimy z gońcem D3, z roszadą, tak. Zbijmy. Tym raczej nie zbiję. Zbił tym! Spoko, to hetmanem z tej strony. Czy są plany wbicia GMA? No nie. Arcymistrzem już w swoim życiu nie zostanę, ale dzięki za to pytanie. Miło. Tutaj, tu wybijesz. Dobra, idę na to. I złapię sobie przestrzeń hetmanem tutaj. Ten pionek będzie słaby. Co on będzie musiał go bronić. Nie wiem jak długo. Tak, takie jakieś są plany. Jak tu, to tu. Aha, wymiana wież, po prostu. Wymiana wież na jego zasadach. Tego za bardzo nie chcemy. No właśnie, tego za bardzo nie chcemy. Kurczę. Dobra, spróbuję tak. Jest to wątpliwe według mnie posunięcie. Ale wybiję tutaj hetman B4, hetman C7, no tak. Ojejku, bardzo wątpliwe, co ja zrobiłem? Przecież tego piona tracę, bo jak zagram tu, to on tu. Świetnie. No to kompletna klapa z mojej strony. Podstawiłem, tak po prostu. Tak po prostu i nic nie uzyskałem. A i tutaj szach jeszcze jest. No musiał wrócić. Ojej. No dobra, walka o. O co? Gorszy czas, o remis. Ale pograłem źle. Dobra. Skup się, Krzysztof. Skup, 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 skup. Najgorsze, co mogłem zrobić. No jednak ta linia tutaj. Była mocna. No i on będzie co? Będzie tutaj próbował. Ja muszę tu. Ty zagrasz sobie tutaj. I mam problem. Z powrotem będę musiał tam grać. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Postanowił wrócić. Spróbuję wymienić. I chcesz to wymienić i grać tą skoczkówkę. Skoczkówki jak pionkówki, nie? Pytanie, czy hetmany wymienić? Spróbuję jeszcze utrzymać. Kurczę, ale mam mało czasu. Tak, no tutaj nie może na szczęście. Powrotem.
Tak i bronię. Tak, o, tak będzie lepiej. Właśnie, tu zagram skoczek C6, coś w tym stylu. Tak i tak. Może tu? Tak. No dobra, próbujemy teraz wymianę. On to pewnie w to pójdzie. Tu będzie zawsze bicie, kurczę, muszę uważać. A co po tym? A, tu masz szachem. Ojej, tego nie widziałem. To jest wtopa. Dobra. I końcówka, pobawimy się. A4 jak zagra? O, nie zagrał na szczęście. I to teraz mam bicie. O, podstawił jakość. Jak miło. Nie wpuścimy go tu. Pionka też można było chapnąć tutaj jeszcze za... Wymiana? To w sumie jeszcze gość pomaga bardziej. To chyba już zrezygnowany. Okej. Okay. Dwa 734, no to trzeba chyba spróbować coś przełamać. Przełamy. Czy przełamiemy? Zobaczymy. W sumie jakiś taki ruch E4. E4. Tak? To tak można. Tutaj zagrajmy. Aha, C5 masz. No tak, masz piękny ruch C5. Dobra, muszę tak. I próbować... Tak zagrasz, no pionek będzie wtedy do wzięcia, więc raczej tak nie zagrasz. Wieża B1 i tak podgryzać trzeba będzie. A5, co? Zagrajmy hetmanem. No dobra. Poza dziwna bardzo w sumie.
Spróbujemy tam pionkami coś podgryźć, postraszyć. Na razie jest to poblokowane. Może to też jest jakaś tam strategia. Na F5 nie zagram. Raczej czekam na jego posunięcia tutaj. Przestawić te figury trzeba. Może tu... Nie, tak nie. A4. Tak. Tu... ciężko powiedzieć, tu też trzeba się pilnować, kurczę. Na razie muszę potańczyć trochę w miejscu, zyskać czasu na jakiś plan. Póki co go nie mam. Tak i tak skoczek w sumie jakby stanął, byłoby świetnie. Spróbujemy. Spróbujemy w ten sposób. No tak, to tak. Raczej bym na jego miejscu D3 i tak zagrał. Ale on nie zagrał, skoczek D3, dobra, blokujemy, tu wejdziesz. Tak, tu wejdziesz. Ojejku, podstawiłem pionka po prostu, kurczę. Zero skupienia, tutaj grozi, nie? Ojej, jest źle znowu. No tak. Opcja jakiegoś ataku? No próba. Hetman F4. No trzeba próbować. Próbować trzeba. F6. Zobaczymy, zbił na jego miejscu. Pionek będzie słaby. Zbił. Posłuchał. Posłuchał. Zbijesz tu wieżą, F6 zagram. Odejdziesz, zbiję chociaż tu. Strzałka. Tutaj, ale to też. Już ciężko jest. Tak naprawdę. Jeden szach nikomu nie zaszkodzi. Tu, a nie tutaj. Niby można, co tutaj zagrasz? Tak, spróbujmy tu. Jakbym zbił tu. Kurczę, tak chyba trzeba, bo mam tu w trąbę. Muszę tak. Ty tu, ja tu. Jakiś pionek tutaj się broni. Poniekąd tutaj, tak. Wejdziesz tam, B3. Tutaj działa? Nie, nie działa, bo tu wchodzisz. Dobra, tu i tu uciekam. Ha, szach po prostu i tego piona mi zdejmujesz. Dobra, bronię się. 18 sekund. Podstawiłem. A nie, nie podstawiłem. Koniec broni. Co ja gadam? Jest ok. Względnie. Oj. O, wow. Ale mnie tutaj poturbował. Nie udało się, było blisko. Szkoda. Kurczę, Krzysztof, skup się. Skup się, Krzysztof.
D5 raczej. Chodzi o to, że jak on zbije, to mam tutaj. Do króla troszkę się dobrałem, ale to jest minimalnie, tam raczej mu nic nie grozi. Ale za dymę trzeba wprowadzić. Nie ma wyjścia. I D5, co? Szach. I tak. Na tego pionka, jakiś taki ruch. No nie jest chyba teraz tak źle, chociaż on się tu mocno obroni przez ruch C6. Ale co ja mam się przejmować? Tak, tak, tak. Wieża D1, jakieś E4. Chwila, tu nie mogę trzasnąć, chyba nie. Tak. Ja teraz nie mogę trzasnąć. Wieża tu i tu. Chyba mogę. Trochę na czujka zagrałem, ale przecież tutaj bije. Znaczy on może wrócić wieżą, no może, 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 może. Co? A to mnie zaskoczył. Może to i dobre z jego strony, ten pionek wisi, potem ten. Chyba to przezagrał. O! Tak. Ale ten idzie. Kurczę. Dobrze zagrał. Ten układ w ogóle jest bardzo niebezpieczny już. Tutaj będę musiał. Szach nic nie da. W sumie tam mogłem zbić pionka. Właśnie. Tu wejdziesz. No kurczę. Masakra. Ach, udało się go złapać. Udało się go złapać jakoś cudem. No, to był cud nad Wisłą. Wyjście z wora. Szukamy kolejnego przeciwnika. System szuka, szuka, szuka. Zobaczcie, cały czas w miejscu stoję. No po prostu nie spocznę, jak nie wbije 2700. W ogóle już było blisko w pewnym momencie. Z 3 odcinki do tyłu. Naprawdę było bardzo blisko. O, w końcu ktoś zagrał prawidłowo.
Ale czy do końca? Puerto Rico. Słuchał mi Hetmana. Zawsze się w tą pułapkę nadzieję. Sam chcę zostawiać pułapki. Nie mogę zbić tutaj. O, losie, słodki. No dobra. Trudno. Trudno, za błędy się płaci. Gram bez tego, bez Hetmana zawierzenia. No ja wiem, że to się bardzo łatwo gra czarnymi. Bardzo, bardzo łatwo. Właśnie, to jest dobry ruch. Tu wystarczy zagrać. No właśnie, i skoczek C6. Dobra. O! Gość ogarnia. Nie, dlaczego nie? Tutaj to tu. Ojej, w ogóle cudownie jest teraz. Pole E5. Wracam. No niektórzy grają dobrze, słuchajcie. Będzie padać albo nie padać, a niektórzy kompletnie nie mają pojęcia o strategii. Ja wiem, że wiele partii przegrywam. Nawet po lepszej pozycji, ale no to jest moja szybka ocena, no po prostu słuchajcie, ludzie nie ogarniają strategii tutaj kompletnie. Gość stoi białymi jak, nie powiem jak, jest strasznie źle u niego. A czasem takie partie po prostu przegrywam i on jest mistrzem międzynarodowym. Jasne, tu atakujesz. No dobra, sobie ucieknę na spokojnie. Przeobrona tutaj pionek. No właśnie. I zaczyna się dziać coś takiego, że zaczynam chyba już gdzieś tam wypuszczać coś. Choć nadal czarne są świetne.
według oceny pozycji. Aha, zaraz stracę hetmana, no pięknie. Chociaż goniec stoi na straży, dobra, tak. Goniec pilnuje. Aha, wieża H2, no właśnie, i o tym słuchajcie mówię. I właśnie o tym mówię, no. Masz dobrą grę, gościa rozwalasz i przegrywam. No tu jeszcze... Aj, kurczę, blada. Niestety, no. No i niestety, tak to właśnie jest ze mną. Świetnie. Ocena pozycji dobra i przegrywasz. Czy fantastyczna, bym powiedział, tak? Już gościa miałem jak chciał. Tu jeszcze podstawiam. No, pięknie. A, nie może zbić pionka, bo wieża tutaj. Całe szczęście. Tak, tak. Dobry jestem, nie? Będę śmigał bez wieży. Wieża mniej, wieża mniej. Może on się zrewanżuje, gdzieś podstawi? Tu chcę. Król do ataku. Nie ma co się tutaj pieścić. Mata dostanę za chwilę. A, wieża H1, dobra. Dobra. No nic nie widziałem. No widzicie, no i to była totalnie wygrana pozycja. Totalnie. Strategicznie totalnie wygrana. Mam te zdolności, nie? To jest po prostu porażka na całego. Tutaj już można kombinować. No dużo taktyki się pojawia ciekawej, którą trzeba dostrzegać. To pole trzymać. Po prostu wymiany. Dobra. Przecież tu jest bicie, no. Nie mogę tak zbić, bo on bije tu. Kompletnie w ogóle nic nie widzę. Oddaje mi tą jakość, no to jak oddaje, to oczywiście najmniejsze zło. No i ma pole D4, fantastyczne. Wezmę pionka? Tak, to tak. No jasne. Wezmę, ale nie za darmo.
No jasne. A, mata podstawiłem, spoko. Tego nie widziałem, uczciwie. Miało być C5. Poza koślawiec. Nie mogę zrobić roszady, a wieża H7 jest tak aktywna, że aż pięknie się tu dzieje. Hetman E3 tutaj. Teraz mnie powiąże także. Skoczka tu mam na szczęście. I tak jest kiepsko. No i F4. Dobra, tak. Trzeba zbić. Bicie tu. Aha, po prostu podstawienie jakości, spoko. Jak żeby mogło być inaczej przecież? G6. Nie chcesz grać G6? Planem. Planów już nie ma. W ogóle tragedia. Krzysztof, grasz tragedię taką, że tutaj pionek idzie tam, samograj. Kompletnie nie umiem grać w te szachy dzisiaj. Się uparłem. Tak można zbić, tak można, no właśnie. Kompromitacja, słuchajcie, kompromitacja totalna. 3-0 z gościem. Gdzie pierwsza partia, już wiecie jak to było, nie? No tak. Piona wezmę. No wezmę, dlaczego mam nie wziąć piona? Znowu będę tańczył bez roszady, ale za cenę pionka. Trudno.
No nie idzie, nie idzie. Niestety. Nie biorę tego już. Wolę tego obronić. Jak wezmę tego, to tu mi wjedziesz, co? A, nie mogę brać. Widzicie, już bym podstawił. Już bym podstawił. No patrz, jaki po prostu uparciuch, no. Tutaj muszę też uważać na jakieś kwiatki. Jak zagrasz wieżą, to chyba muszę jakiś taki ruch w ogóle wykonać. No zagram tak, bo jakiś B5. I co, jak zagram tu, to mi trzaśniesz tu, tu. A teraz to mogę. Odejdzie skoczek, jakiś taki ruch typu król F2. Żeby hetman na E3 nie wszedł. No nie, no teraz cię muszę rozgromić. Twardo wziąć piona i przytrzymać pozę. Tu się broni. No F5, ja wiem, że mnie chcesz tu mocno straszyć. A tak zagram stępem. Czy mi to coś to da? Nie wiem. Potem wrócę tu. Tutaj obronienie gońcem. E4. Co zagram tak? Ty plaśniesz. Czekaj, F3, dobra, bij. A, najpierw tak, rozumiem. Rozumiem pana, rozumiem. Bronię tu, jedziesz tu. Nie widziałem prostego szacha, co nie? Zaczyna się. Że na sekundach jeszcze gość mnie tutaj wyjedzie, nie? Tu grożą maty, a tutaj grozi. No dobra, ale to oddam. Tak, hetman tu broni. Czy coś jeszcze tu jest złego? Teraz tu grozi. Nie wiem, tu gram. Ojejku, jak jestem ślepy po prostu, no. I znowu brakło 10 sekund, żeby tutaj go... Nie no, masakra. No tak się dać zajechać, to jest... Nie no, nie odpuszczę ci, trudno. Nie, mam ranking już poniżej 2600, trudno się mówi. Po prostu nie odpuszczę ci, ja... Nie no, po prostu muszę z nim grać, słuchajcie. Muszę z nim grać, koniec i kropka, no. Nie może tak wyglądać, że to będzie takie proste dla niego. Przecież tak to nie może wyglądać. No co, G4? Naprawdę? No tu podstawiłem. Nie, no nie wierzę, no. Nie wierzę. Nie wierzę w to, co się dzieje dzisiaj, słuchajcie. Nie wierzę w to. Nie wierzę. A, mat na H6. Dziękuję. Spadam poniżej 2600, słuchajcie, za moment. 5-0 z gościem przegrywam.
ewidentnie jest niedobrze. No kryzys dopada każdego, ja wiem, ale... Oj, dobra. Wiem, o co chodzi. No wiem, o co chodzi, no. Powiedzieć wam, o co chodzi? Powiem. Jak się ma za dużo rzeczy na głowie, to nie jest człowiek w stanie skupić się na czymś jednym dobrym. Za dużo tego wszystkiego. Jeszcze on dostał bardzo fajną pozycyjkę, w której cierpię strasznie. Skoczek, F3. Może być szach. Pewnie, daj szacha, weź mi tu piona. Brawo, Krzysztof. Brawo, brawo. Wzięcie tu, tu. Może jakimś cudem gdzieś coś się wybronie, ale to już cudem. Bliżej do 2500 czy 2700? No jest równo 2600, zobaczcie. Wjechał. Aha, no przecież skoczek F3 nie mogę. Piękna wieża na H1, cóż za aktywność niesamowita. No pewnie wieża F2, po prostu miodek. No nerwowy człowiek, tak jest. Nerwowy bardzo. Niech będzie tak. Kurde, po prostu jak ja słabo gram. Frustrujące jest to, że w latach najlepszych swoich, no grałem dobrze, no. Tu chyba nawet jest poświęcenie jakieś. Grałem całkiem niezłe szachy. No, poświęcenie, tu wieża i mat skoczkiem, no. Jakie on piękne mi kombinacje robi. Piękne kombinacje. Zbił tutaj, tak? Zbił tu. I co, jak ja walnę tu, on mi tu chce mi dać mata w ten sposób. No pięknie sobie wymyślił. Nie powiem, że nie. Bardzo ładnie. Ja nawet muszę mu pogratulować. Najlepsze lata kiedy były? Około, jak miałem 20 lat. 17 lat temu. Aż, ja, to jest kompletny wór. Kompletny! Dobra, tak zagram jeszcze. A, no tak, przecież. Poniżej 2600 już leciałem. No dobra, ale gramy dalej. Taki ruch jeszcze chcę mu wcisnąć. Czy moje dzieci będą grały w szachy? Raczej nie. Mam syna, 7-latka, raczej nie. I znaczy on umie grać w szachy, oczywiście, potrafi zna zasady, ale nie będę go namawiać. To nie jest tak, że po rodzicu ktoś musi przejąć pałeczkę. Absolutnie nie mam takiego ciśnienia, absolutnie nie. Zwykle to tak bywa, no też jest słynne małżeństwo państwa Soćko, no mają trójkę dzieci i te dzieci zawodowo w szachy absolutnie nie grają, mają jakieś tam kategorie oczywiście, ale nie grają i to nie jest nic dziwnego według mnie, więc cóż mogę powiedzieć, moje dzieci, moje dziecko zawodowym szachistą tudzież trenerem, no nie będzie raczej. Raczej nie będzie. Aha, tutaj oczywiście jak zwykle Krzysztof jakieś tam podstawia motywy. Aha, bo po tym ruchu jest taki ruch. C5.
No i mamy, zobaczcie, znowu mam piękną pozę. Naprawdę, to jest piękna pozycja czarnymi. Piękna, strategiczna, skoczek na F5 genialny, centrum, król się zaraz chowa. No tak, no wiem, będziesz tu mnie próbował, tak, rozgryzać, tak, 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 tak. No zagram tu, no tu, to tu. No tutaj ruch grozi, no w ogóle jest piękna pozycja. No jak ja tego nie wygram, to ja nie wiem, no parsknę śmiechem chyba. No i chowam króla i gramy sobie dalej w szachy. No jakiś tam ruch G4, coś tam. No tak, 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 widzę. Widzę te twoje zamiary, drogi przyjacielu. Widzę te twoje zamiary. No zbiję to. Zbiję. I zagram tu. Wieża C8. Koncepcja gry się zmienia. Skoczka chcesz mi stąd wypędzić. Dobra. Jedziemy. Aha, tu chcesz dać mi mata. No pięknie, Krzysztof. Tak jeszcze mam na szczęście. I tak, i nie zauważył widełek, cudownie, chyba wygram partię, pierwszy raz, od nie wiadomo kiedy. Wow, wow, brawo, brawo, 6-1, mamy przełamanie seta. Uczucie kapitalne. Tu będziesz chciał grać. Dobra, masz hetman E2. No, powroty nie są proste. Wracam jak tu, to tu. Wolną linię zajmę i będę ją gryzł. Taki ruch niestety jest. Aj, teraz to spoko. Teraz to spoko. Wcześniej mógł tu zagrać. Teraz odejdę skoczkiem, wieże są złączone. Jakiś taki ruch grozi. Czyli też lekką niedokładność zagrał. Tutaj, panie kolego. No dobrze, jedziemy. Jedziemy tu. Tak, tak. Skoczek, no skoczek, no to tak. Wycofuję tego skoczka swojego. No i pytanie, co dalej, nie? A może hetmanem na E3? A dlaczego by nie? Zagrajmy. Zawsze to mogę wymienić. Po co mu hetman? Po co mi hetman? Na twoich zasadach chcesz wymiany. Dobra, masz C3, będzie na moich. I tak, i tutaj piękne pole znajdę strategiczne. No i to jest właśnie taka poza, gdzie jest bardzo dobrze. Nie mówię, że już jest wygrana, ale jest bardzo dobrze. Tu pilnujemy, wchodzę pięknie skoczkiem, on wejdzie tu, co będzie mnie straszył? No będzie straszył gdzieś tam. Ha, tak, tutaj w ogóle ruch grozi? No jedno uwalne. Tutaj. Spoko. No i co? I co dalej? Skoczek tu, czy to coś mi da? Mogę zbić i tutaj i wymienić to wszystko, tylko właśnie pytanie. Czy coś mi to da? Tak i tak chyba do F4 trzeba dążyć. Według mojego rozumowania. O właśnie. F4, proszę bardzo. On też otwiera, ja też będę otwierać. E5 grozi, więc raczej musi wybić. Wtedy mój skoczek wchodzi do gry. Tak zagrałeś, koleżko. No dobrze. No i E5. No i czy ja jestem w stanie to przegrać? Znaczy jestem. Ale czy wygrać? No i król zasuwa pięknie do centrum. Tutaj zasuwamy szybko. Jestem pierwszy. Tu możesz zagrać. Dlaczego ja tego nie widzę? Tak, gramy w takim układzie.
Jak zbijesz, muszę tu. Ojej, taki ruch jest. Jak zbiję tu, ty zagrasz tu. Ja tu, dobra, muszę zbić jednak chyba. Zbić. Jak gońcem, to cudownie, kolego. Król F6. Skoczka tu przerzucić. Goniec na G2 wygląda solidnie, ale tędy mogę przejść. Dobra, tak i tak. Chyba go mam, on już ma mało sekund, słuchajcie. Tu jeszcze z tempem, tak i tak. W ogóle pięknie tutaj się to rozgrywa. Jaka aktywność jest ważna? Bije oczywiście, jak pójdziesz tu, zablokuje, jest rewelacja. Proszę bardzo. Rewelacja na Bałtyku. Hop, hop, hop. Hop, hop. Sześć, dwa. Rewanż. Wspaniale. No dobra, goniec G5 znowu zagrasz? Nie. Tym razem inaczej sobie postanowiłeś. Okej. Koń A6. Jasne. Roszada nikomu jeszcze nie zaszkodziła. No i chyba proste wyprowadzenie gońca. C5. Tak, no dobrze. No to niech tak będzie. Zbijemy tu. Tu, tu. Ej, tu mógł zbić tu i wziąć. Dobra, zbijam. Serio, mam takie skróty myślowe. Nie wszystko jestem w stanie wytłumaczyć na bieżąco. Tak, żeby zablokować go tu jeszcze mocniej. Pójdę w temat, no. Pójdę w ten temat. Tutaj idę w temat. Jak tak, to strzałka chyba, co? Strzałeczka. Próba tutaj, tu. Niech będzie tak, tu. Podstawka. Brawo! Dobra, teraz muszę się rzucać na króla. Brawo, Krzysztof. Dlaczego wcześniej na króla się nie mogłem rzucać? Tego to nie wiem. Nawet ja tego nie wiem. Ale podstawiać potrafię. No tak, wiem, widzę, widzę. No tak, muszę coś tam cię postraszyć. Tylko, że te strachy to są strachy na lachy. Nic tu nie daje. To nic za dużo nie daje. No, obrona jakaś tam lewa. To jako tako się trzyma. Tutaj, no właśnie, tu wejdziesz. Może tak. Spróbujmy. Tutaj coś tam mogę zbić. Zawsze tam na C3 wisi. Powiem wam, że nic nie widzę. Taki ruch. Taki ruch. Tu zbić nie wolno, bo jest wieża B6. Znaczy wolno, wolno, zachęcam, zachęcam. Ale się nieco wygrzebałem tutaj z tego bagienka, bo jak... Naprawdę? Podstawił. Oczywiście, że podstawił. Jasne, że to jeszcze nie jest takie hop-siup, bo te pionki są groźne, ale już tak, już jakaś szansa się pojawia. Aktywność tu, tu. Coś trzeba będzie znowu poświęcić. Kurczę, to nie jest takie proste jeszcze.
słuszną decyzję podjął. Tak, tak. Czy ja tam mam szansę na jakąś szybką kontrę? O, czy ja mam szansę na kontrę? Zbić końca. Dobra, zbić końca trzeba zagrać tu. Tu. Tutaj będę miał szansę zbić tam i tam, ale nie pewnie jak ucieknie, to nie. Muszę zbić tego. No właśnie. Tak, przyblokować? Tutaj, okej. I co z tego wyniknie teraz? W ogóle strasznie ciekawa pozycja w ogóle. Król broni pionka, hetman tutaj. I taka aktywna obrona będzie stać. Zagrasz tu. No zobaczcie, aktywna obrona. Mam szansę zbić. Tutaj się bronimy. Tak, jak zbiję. Dobra, tak, spróbujemy. Muszę uważać tu, 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 tu. Tak. Wieża B1, no tak, 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 postraszymy, jak zbije. Zbije, wiadomo, że zbije. Tu się pojawiają kolejne opcje. Dobra, kolejny raz tak. I to. Tu? Możesz. O, tak, zagrałeś, dobra. Tu? Tak? A to cię mam. No i z rzędu coś tam wygrywamy. Nie chcę chyba już grać, gościu. Szukam sobie kolejnego twardziela. Wybaczcie, tu jakieś wiadomości. Cześć, Kysio. Dzięki. Okej. Lecimy. No spokojnie. Nie wiem, w sumie po co ten ruch H5. Ale poszło. O, dziękuję, Sumo Olimpijczyk. Dziękuję bardzo za rajdzika. B4. No to co? To tak. Siema, siema, siema. Witam serdecznie.
A kto mi puścił w ogóle rajda? Z jakiego to kanału? Też szachowego? Dajcie znać, bo sorry, mogę nie kojarzyć, wybaczcie. Niech będzie tak. Szachowy, o, spoko. Bardzo mi miło, to muszę polubić chyba, bo nie znałem. Sumo olimpijczyka, nie znałem. Miło mi. Tutaj trzasnę, tutaj. Kurka wodna. Nie, no tak, dobra, gramy w ten sposób, tu pilnujemy. Skoczki stoją dobrze, znaczy ten C4. I taki ruch się zastanawiam, ale mi trzaśnie na C1. Dziadek, dziadek, sam jestem dziadek. Tutaj bicie. Łe! Nieładnie, muszę wrócić. No dobra, ale to w sumie nie jest chyba takie najgorsze. Tu plasnę, odejdę wtedy to tu. Sprytnie gra gość. Oj, bardzo sprytnie. Jedziemy, tak? I tak się zasłoniamy. No weźmiesz, to ja wiem, że weźmiesz. Uciekam. I co to za poza? Tu wisi. Tu wziął. Skoczek wjedzie mocno. Nie lubić tego. Jedyna moja chyba nadzieja... Ale spryciula, nie mogę zbić, bo szach. Spryciula. No i chyba ma lepiej gość. Tu grozi wzięcie. Niestety to widzę. Że dobrze, że to chyba widzę. Tak, spróbujemy. Tutaj dostaje mata. Nie dostaje. Skoczek broni. Tu będzie strzałka. No właśnie. Marzy mi się remis. Ale ładnie zagrał. Z planem takim. A, dostałem mata. No przecież. To ja dzisiaj w ogóle matów nie widzę, to już wiecie. I znowu ten sam schemat co w poprzedniej partii. Bierze C1. Zagram tak, żeby wejść tu. Jeżeli tak, to skoczek B5. Okej. Okay. No właśnie, i on jest chyba lepszy tym gońcem. Chociaż nie, on nie może tak, bo ja tu i tu. U mnie problem polega na tym, że nie ma luftu. Wieża nie gra, ale biorę pionka. Tragedii nie ma. Obronię to i chcę wziąć tego. Tu masz chyba ruch dobry. Ale mogę tędy wrócić jeszcze. Się pomęczyć. Czy bo jak on zagra tak, a ja zbiję wieżą, to też ta wieża będzie słabo stać. Chociaż tędy wyjdę w sumie. Pomyślę. A no to mam dwa pionki więcej. Biorę kolejnego.
I kolejnego. Bo to teraz jest super. Lufcik. Król przejdzie tędy. Tego wezmę. No tego mogę nawet oddać. On tu na jakiegoś pata się szykuje. Ale nie ma, bo jeszcze ma pionka. Jest. Słuchajcie, te sesje są długie. O, mamy arcymistrza, fajnie, no to skup się teraz, Krzysztof. Ograj arcymistrza, please. Please. No byłoby fajnie, no byłoby miło. Coś tutaj wygrać. Król D2. Świetnie, świetne zagranie w ogóle. C4 tu, na D6, C4 to tu. I tu w Londynie chodzi o to, żeby mieć prosty rozwój. Podstawiłem znowu. A nie, nie podstawiłem, mam taki ruch. Podstawiłem, tutaj. Za dwa piony chociaż. Bida z nędzą. Czyżbym odzyskał figurkę? No wiem, że tu masz bicie H tutaj. O kurczę. Czyżbym nie odzyskał figurki? Tego nie widziałem. No kurka wodna. Co za gość. Wymiatacz. Tutaj jeszcze może mi zbić. Trochę pionków pozbiera za to. No dobra, ale coś tam odzyskam. Wieża wchodzi, tego nie widziałem. Przyznaję się bez bicia. Dobra, poddaję. Mam nadzieję, że zagra jeszcze jedno. Te podstawki.
Mamy, słuchajcie, sycylijską, co nie? Ale kość jest dobry. Od ręki wszystko pyka jak idzie, no. Wszystko od rączki. Tak, żeby F4 zagrać. Czy mieć opcję, ale na razie nie mam. Wow. Wszystko widzi. Pionka mogłem trzasnąć na A6, nie? Wszystko widzi, skubaniutki. Tak, tak. No jak to arcymistrz, łapie dobre pola. Też jakaś tam obrona. Czuję, jakby przechwytywał coś tutaj i tutaj. Tego pionka chcę wziąć. Aha, tego bierzesz, kurczę. Ale też mogę tego wziąć później. Nie mam takiego ruchu? Czyżby podstawił? No dobra. Mam figurę więcej. Figura więcej to dużo. Uciekam po prostu z tego związania. No i teraz tak. Nie mogę grać tak wolno. Tu zagrajmy. Coś w tym stylu. To w sumie mogę? Nie, nie mogę. Mogę? Mogę. Po prostu mamy wymianę. Mało czasu, kurczę. Ojejku, podstawka! No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo jakby mogło być inaczej przecież, no. Wygrana partia, figura więcej. I nie mogę normalnie partii wygrać. No nie mogę. Gość nawet nie chce remisu. No to nie będzie remisu. Kurczę, ale mogę to przegrać. Na czas w sensie. Sekund to mało.
podstawiłem. Trzy sekundy. No, remis w ostatniej sekundzie zbiłem. Co, przegrałem? Nie, remis, uff. Nie no, po prostu już za wolno, ale widzieliście, no figurę podstawiłem z arcymistrzem, wygrana była, no i ten... Antek Radzimski, jejku, wiecie, że ten młody zawodnik ma z jakichś 12 lat? Serio. Teraz młodzież jest tak szkolona, że to jest głowa mała. No zobaczymy, czy Antek zna tutaj te pułapeczki. Coś tam zna. Ale chyba wymyślił przy szachownicy, tak mi się wydaje. Ten ruch był też dobry w sumie. Mogę zagrać tu od razu. Chodzi o to, że jak zagra tu, to ja biję, nie może gońcem. O, a to zaskakujące dla mnie. Okej. Okay. To goniec F4 tutaj. No będę cierpiał za jakość. Nawet tutaj chyba tym królem trzeba uciekać. Czy lepiej idzie? Troszkę. Troszkę lepiej. No, młody myśli, młody myśli. I pewnie wymyśli. Może pora grać jakieś normalne debiuty tymi czarnymi. Nie tylko na łapeczki. No tak, zablokujesz mi tutaj. Aha, dobra, tak. Tutaj, żeby uciec. No jakieś tam rugi 4 na pewno istnieje. A, G4 nie można teraz, bo tu skoczek. Zrobiłbym chętnie roszadę, tylko nie mogę. Ha, tu jest bicie. Bardzo nieprzyjemne zresztą. Uciekam tym królem, bo tam szach jakiś by groził. Okej. Okay. No niech będzie. Strzałeczka. Ucieknę królem dalej. Właśnie tu jest problem, nie? Oj, to jest poważny problem, przegrywający. Ja tu jeszcze mam opcję. Na szczęście jakoś chyba mam. O, kolejne groźby. Jak ja tego nienawidzę. No przegrywam te partie, no co tutaj? Tu. Nic nie uzyskam w tej pozycji, niestety. Tak. No dobra, niech będzie tak. Krzysztof przekombinował. No i tak to jest. Antek pozwala mi na drugą stronę iść. Chyba hetman E4 wchodził, było lepsze. No to będzie, słuchajcie, arcymistrz. Ten zawodnik będzie arcymistrzem. Tu grozi jakiś mat, a nie mogę zbić tu? Ha, chwila, grozi mat tutaj.
tak mogę zbić, tutaj bronić. A, tu jest też mat, dobra. Wow, brawo. No dobra, spróbuję rewanż. No, przegrałem z 12-latkiem. No, to jest, wiecie. No, ale rewanż, panie Antek. Nawet Jan Krzysztof Duda daje rewanż. No, widzicie. I tak to jest. Tak to właśnie jest, kurczę, blade. No tak, ale wiecie, teraz zawodnicy trenują mocno, tam trenera mają, jeżdżą wszędzie, cały czas trenują, są na bieżąco mocno, taktycznie widzą dużo. No ja tutaj po prostu, cóż mogę powiedzieć, no poległem. A niech będzie taki dziki ruch. Na strukturkę. Gość mnie tutaj chce rozbroić. To po czarnych polach popróbujemy pograć. Hetman E4. Ha, tam się do mnie dobierasz. Kurczę. Spróbuję otworzyć pozycję. Aha, to jeszcze mogę mieć problem za chwilę. I zrobił tą ruszadę, zrobił. Koniec F4, H5. O, nic nie widzę. Hetman tutaj, szach. A nawet jeszcze lepiej zagrał. Nie, no dobra, słuchajcie, kończę tę zabawę, widzicie, no nie idzie, niestety nie idzie, ranking ciągle w dół. Nie wiem w sumie co powiedzieć, dajcie znać, co sądzicie, challenge trudny jak widać dla mnie. Ciekawy jestem w ogóle jakby to wyglądało, jakbym nie nagrywał, czy jakbym sobie spokojnie grał te partyjki co jakiś czas. To ciekawe, czy to by się szybciej skończyło, no, ale było blisko, na pewno będę walczyć. Dobra, dziękuję wam serdecznie za dzisiaj i do zobaczenia.